Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku lwa i zapraszam na horoskop na wrzesień od dnia, kiedy się ukaże na kanale, do końca września. To nie będzie cały miesiąc, ale od 10-11 września do końca miesiąca. Już patrzę. Układ trochę inny niż zwykle. Ogólna aura tego miesiąca, co Wam będzie pomagać, co Wam będzie przeszkadzać. Rada, ostrzeżenie, totalne zaskoczenie. I co tutaj mam z tyłu talii. Uważajcie w trakcie tego miesiąca, jeżeli ktoś Wam zaproponuje jakąś dodatkową pracę, to albo poproście o zaliczkę na przykład, albo też o zapłatę z góry, dlatego że możecie, no, ktoś może Was po prostu oszukać na tym, tak? Tutaj się narobicie, nasiedzicie się w nocy po prostu nad jakimś projektem, nad czymś, co tam ktoś Wam zaproponuje, a potem okaże się, że albo dostaniecie mniej, albo wcale nie dostaniecie za to, także albo będziecie musieli długo czekać. Także tutaj z tyłu talii widzę właśnie taką informację. Jaka jest ogólna aura tego miesiąca? Moc. Będziecie mieć po prostu dużo siły w tym miesiącu. Power tutaj mi się pokazał. Nie będzie dla Was rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś Wam coś zaproponuje, no to od razu będziecie chcieli to robić właśnie, być może dlatego tutaj ten znak stop mi się pokazał. Tak, żeby po prostu pomyśleć o swoim interesie i o swoim wynagrodzeniu za coś. Tutaj nie tylko mówię o pieniądzach, może to być przysługa za przysługę, może też to jest kwestia podpisania jakiejś umowy. W każdym razie tutaj ta moc to jest bardzo dobra wróżba, jeśli chodzi o ten miesiąc. Co Wam będzie pomagać? Właśnie umowa. Też to jest dobra wróżba dla związków, czyli w pozytywie to mi się pokazało. No niektórzy z Was mogą wejść w ogóle w związek jakiś, tutaj w związku z tym pokazaniem się tego asa. Może to być podpisanie jakiejś umowy, być może nową pracę znajdziecie, jakieś coś od początku się zaczyna i to będzie coś pozytywnego, coś dobrego. Co Wam będzie przeszkadzać? Tutaj mi się pokazał rycerz buław, czyli będziecie bardzo nakręceni na jakąś sprawę, na jakąś sytuację, tak jakbyście mieli klapki na oczach. Często jest też tak, że właśnie w tym rycerzu buław ten zapał do pracy, ten zapał do czegoś, zapalenie się właśnie do czegoś jest takie, no, nosi znamiona słomianego zapału, tak? Tutaj znowu Wam powtarzam o tym znaku stop. Pomyślcie o wszystkich jakby krokach tego, zanim do czegoś się zabierzecie, tak? O wszystkich krokach, które powinniście przedsięwziąć. Nie róbcie czegoś ad hoc i potem myślcie, tylko najpierw właśnie zapoznajcie się z tematem. Tutaj mi się właśnie za duży zapał, bo za dużo będziecie mieć tej mocy, tej energii. Rada, ostrzeżenie. No właśnie, i to się skleja, przez cały czas mi się klei to. Piątka denarów, ostrzeżenie. Może Wam zabraknąć, możecie nie dostać tego, czego chcecie. Tak więc tutaj jest przez cały czas jedna historia, totalne zaskoczenie. Możecie dostać informację od jakiejś kobiety, która ta informacja Was mocno zaskoczy. Albo może być na przykład to kwestia związana z jakimś szkoleniem, z jakimś douczaniem. Rozmowa z tą kobietą, która to prowadzi, będzie Was, zaskoczy Was po prostu. Może w Waszej pracy jest jakaś taka specjalistka, która powie coś takiego albo zrobi coś takiego, że tego się nie spodziewaliście. Także tutaj takie kwestie mi się pokazały, jeśli chodzi o to totalne zaskoczenie. Takie informacje dla Was, lwy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego miesiąca, no i mam nadzieję, że słyszymy się w horoskopie na październik. Trzymajcie się.